Krystyna Kamińska przed laty wystąpiła w programie Rolnik szuka żony. Teraz ma żonę i córkę. Panie wystąpiły razem w kampanii LGBT+. Krystyna Kamińska wystąpiła w drugiej odsłonie programu Rolnik szuka żony. W randkowym show nie udało jej się jednak znaleźć prawdziwej miłości. Swoją drugą połówkę odnalazła jakiś czas później. Wówczas wyznała, że jest w związku z kobietą. W 2020 roku Krystyna wraz z Agnieszką stanęły na ślubnym kobiercu w Edynburgu. Co więcej, w 2023 roku na świecie pojawiła się ich córka, Greta. Teraz panie chcą pomóc parom jednopłciowym. Wzięły udział w akcji 100 dni na związki, organizowanej przez Jakuba Kwiecińskiego i Dawida Mycka. Rolnik szuka żony. Krystyna Kamińska wraz z żoną wzięła udział w akcji promującej prawa par LGBT+. Panie pokazały swoją córkę. Akcja powstała ze względu na obietnicę złożoną przez Donalda Tuska. Premier obiecał, że w ciągu 100 dni związki partnerskie zostaną zalegalizowane w Polsce. Dawid i Jakub stworzyli odliczanie w sieci, podczas którego każdego dnia nowa para LGBT+ dzieli się swoją historią. Tym razem padło na Krystynę i Agnieszkę. Wraz z nimi zapozowała córka, Greta. Kobiety podkreśliły, jak ważne jest wprowadzenie związków partnerskich w Polsce. Podjęły również temat dzieci. Przyznały, że gdyby się coś stało jednej z nich, druga nie mogłaby opiekować się własnym dzieckiem, jeśli nie byłaby z nim spokrewniona. Obecnie w świetle prawa osoby w związku jednopłciowym są dla siebie obce. Co sądzicie o akcji? Nie tylko Krystyna z Rolnik szuka żony. Jakub Kwieciński i Dawid Mycek niedawno pojawili się w Pytaniu na śniadanie. Wzięli ze sobą flagę LGBT+, ostatnio temat LGBT+, został poruszony nawet w telewizji publicznej. W programie Pytanie na śniadanie prezenterzy przeprowadzili wywiad z parami jednopłciowymi. W show zagościli m.in. Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. Mężczyźni są małżeństwem od 6 lat, a ich ślub odbył się na Maderze. Panowie nie kryli ogromnej radości. Zabrali ze sobą nawet flagę LGBT+, którą z dumą pokazywali. Ta flaga była tutaj przez ostatnie 8 lat często wymazywana, nie mówię, że przez was, i bardzo się cieszę, że akurat jesteśmy tu z wami w studiu. Więc chcieliśmy sobie trochę pomachać tą tęczową flagą i ogłosić, że 6 stycznia skończyła się homofobia w Pytaniu na śniadanie, powiedzieli otwarcie.